Szokujący rekord aktywnych graczy na serwerze europejskim, kolejne prezenty z kalendarza adwentowego i lekkie rozczarowanie nowym Tiger Mouse'em. To są tematy, które poruszymy w tym materiale. Moi drodzy, witam was ponownie i tym razem zaczynamy od czegoś, czego chyba mało kto się spodziewał. Jest to nowy rekord graczy online na naszym serwerze. Od lat tak naprawdę słyszy się głosy, że WoT upada, gra coraz mniej ludzi, a tu proszę, 3 grudnia o godzinie 20.51 zanotowano wyjątkową liczbę ponad 245 tysięcy graczy online w Europie. Ostatni raz takie liczby można było zobaczyć w 2016 roku i było to ponad 220 tysięcy aktywnych graczy. I teraz pojawia się jedno bardzo ważne pytanie. Czy te liczby oznaczają, że World of Tanks radzi sobie najlepiej w historii i każdy gra w czołgi? No nie do końca. Ten nowy rekord wynika z tego, że na nasz serwer dołączyło mnóstwo graczy z Rosji, Ukrainy, Białorusi i innych państw wschodnich. Oni po prostu wcześniej grali na serwerze rosyjskim, teraz zmienili serwer na nasz. Czyli ten rekord, możemy powiedzieć, że jest troszeczkę oszukany, ale i tak wypada powiedzieć, że WoT jak na tak starą grę wciąż radzi sobie świetnie i widać to nawet po tym, że serwery nie wytrzymują, o czym przekonaliśmy się kilka dni temu. I teraz, moi drodzy, kolejna informacja. To już 6 prezent z okazji kalendarza adwentowego. Tym razem po zalogowaniu otrzymacie 3 naklejki, rezerwy osobiste na załogę i wolne doświadczenie oraz 2 książki szkoleniowe ZSRR. Ponownie, show nie ma, ale najważniejsze jest to, że zostało już tylko 6 dni do darmowej paczuchy z Goldem albo nawet czołgami premium. I teraz najwyższa pora przejść do Tiger Mouse'a. I teraz tak, zagramy tym czołgiem 3 bitwy na żywo. Zobaczycie, jak ten pojazd po prostu obecnie sobie radzi. Do tego powiem wam jeszcze, która 9 z paczek statystycznie radzi sobie lepiej, czy Tiger Mouse, czy obiekt 752. Powiem wam także, dlaczego Tiger Mouse mnie rozczarował i co ewentualnie możecie zrobić, aby pojazd ten był przyjemniejszy. Wcześniej jednak, to na co zawsze czekacie, czyli wyniki ostatniego giveawaya. Widzicie teraz 2 szczęśliwców, którzy mają już u siebie do odebrania paczuszki i dzisiaj tak samo możecie zgarnąć paczki, dokładnie bożonarodzeniowe. 2 osoby je otrzymają, wystarczy zostawić suba na kanale z dzwoneczkiem, polubić ten materiał i napisać komentarz z odpowiedzią na pytanie, która właśnie 9 z paczek bardziej wam pasuje, odpowiada. Jak nie macie, no to po prostu ta, która byłaby chętnie przez was widziana w garażu, czy właśnie obiekcik, czy Tiger Mouse. Pamiętajcie, aby podać swój nick i od razu mówię, która byłaby to u mnie. U mnie na pewno milej byłby widziany obiekt 752. To może być dla was zaskoczenie, ponieważ wcześniej mówiłem odwrotnie. I teraz pytanie, czy ktoś mi kurde wysłał przelew, żebym zmienił zdanie, czy poszło coś innego. A no moi drodzy, o coś innego. Niestety, ale fakty są takie, że Tiger Mouse'em, tak jak i obiektem, grałem, kiedy nagrywałem o nich film, nie wiem, 3-4 bitwy, teraz mam pojęcie już po kilkudziesięciu. No i też minęło sporo czasu, ludzie inaczej reagują na te czołgi, inaczej też ja nimi gram, więc z perspektywy czasu, no moje zdanie musiało ulec zmianie, bo po prostu Tiger Mouse mnie rozczarował. No to, jak ludzie go leją, to jak bardzo mu się wszystko po prostu psuje, to jak strzela, to jak ja muszę nim grać, jak ja muszę się bać nawet kurde 7-8, to sprawia, że no ciężko mi dzisiaj nim czerpać dużą frajdę z bitew. Da się nim grać? Da się. Czy jest fatalny? Nie, nie jest fatalny, ale gra mi się nim na pewno ciężko. Bardzo trudno jest mi nim grać przyjemnie, komfortowo, tak żebym naprawdę mówił, że o, jest moc w bitwie. Także to jest bardzo istotne. Ludzie ładują Golda, kiedy go widzą, ludzie znają weak spoty, wiedzą, że nim nie można się ani kontować, ani robić side scrapa. Tak naprawdę, co nie zrobisz, to będzie źle i będziesz dla wroga łakomym kąskiem. No i co jeszcze? No dane pokazują tak naprawdę bardzo podobne informacje, jeśli chodzi o starcie tych 2 dziewiątek. No po prostu fakty są takie, że ludzie lepiej grają obiektem. Obiektem 752 jest więcej wygranych u graczy, więcej robionych uszkodzeń, więcej przetrwanych bitew, więcej fragów, trafień, przebić, wszystkiego jest więcej na radzieckim czołgu. I to już nie jest nawet moja opinia, to są fakty na podstawie wszystkich graczy i ich wyników. Także no tutaj po prostu ciężko się z tym nie zgodzić. To, co ewentualnie Tiger Mouse ma lepsze, to ma więcej odbitych, ale to też jest trochę przekłamane moim zdaniem, bo obiekt, co ma moi drodzy, to ma
To jest bardzo istotne. Dużo strzałów za zero, które się nie liczą do odbitych, a powinny. Bo on ma taki magiczny pancerz, że często zbiera za zero, więc prawda jest taka, że z mojej perspektywy no obiekt po prostu zdecydowanie wygrywa, o ile się go dobrze przygotuje, dobrze wyposaży. Wobec tego faktycznie można mieć o nim gorsze zdanie. Jeśli chodzi o to, co może sprawić, aby Tiger Mouse był przyjemniejszy dla Was, to jest ważne. No bardzo ważne na pewno będzie wyposażenie eksperymentalne. To jest tak naprawdę game changer, jeśli chcecie poprawić komfort gry tym czołgiem, czyli zestaw poprawiający żywotność, co najmniej na drugim poziomie. Ja polecam także zestaw poprawiający mobilność, który sprawi, że będziecie mieli lepszą jazdę i bardziej skupiony celownik. A no niestety ten celownik tutaj wcale taki mały nie jest. Więc to są rzeczy, które ja bym zrobił, aby ten czołg był lepszy. Oczywiście do tego dosyłać. Jeśli powiedzmy nie macie wyposażenia eksperymentalnego, możecie mieć zestaw po prostu wzmocnienie, dosyłacz i turbo. Okej. Okay. No ale mówię, że ten co ja mam jest takim większym balansem pomiędzy wadami. Wszystko po trochu będzie poprawione. Więc tak bym powiedział, że byłoby dość rozsądnie zrobić. No i co jeszcze, to oczywiście do tego dosyłacz, to jest chyba oczywiste, dosyłacz zawsze na takim czołgu ciężkim będzie zalecany. No i tutaj, moi drodzy, pierwsza bitwa za nami. Zadaliśmy 3330 uszkodzeń, 700 po asyście. Czy to była bitwa wybitna? No nie, miałem ogólnie farta, że rzuciło na siódemki nawet, choć walczyliśmy z dziewiątką. No i teraz przechodzimy już do drugiej bitewki. Lecimy dalej, tym razem mapka Lakeville i losowanie na ósemki i dziewiątki, więc już troszeczkę trudniejsze. Z tego co widzę, rywale mają dwururkę, która coś tutaj kombinuje, robi jakiegoś side scrapa. Co możemy zrobić, to pierdyknąć jej w górną płytę, to nawet powinno przebić, bo penetracja tutaj jest wystarczająco dobra. Uwaga, no i dostał, teraz się chowamy i to wyszło całkiem dobrze. Niestety, rywale mają dwie arty, więc jeśli będę tutaj stał, muszę się liczyć z tym, że to może oznaczać niestety dotkliwe straty. Także lepiej się ruszyć, zmienić troszeczkę pozycję, a uwierzcie mi, że ten pojazd zawsze jest fokusowany przez artę, no bo jest ogromny. Czy to jest dziwne? No raczej nie. Też bym sam w takiego bydlaka strzelał. Nasza dwururka ciśnie do przodu, więc musimy jej pomóc. Nie możemy jej zostawić samej, no bo to będzie słabe. Więc co robimy, to jedziemy, jedziemy, jedziemy. No i moi drodzy, czy teraz powinniśmy odbić w prawo czy w lewo? Myślę, żeby pojechać w prawo i odciąć tą dwururkę, tak będzie chyba rozsądnie. Możemy zmienić pocisk na zwykły, bo czołgi są takie, że raczej nie będzie problemu z ich przybiciem. Uwaga, rywal tyłem to dostał ładnie i to był już nasz drugi strzał z damage'em. Jest pozytywnie, ale tylko w mieście, ponieważ jak sobie popatrzymy już na kanion, tam chyba nasi sobie nie poradzą. Nie chcę tutaj płakać, narzekać, ale tak się troszeczkę tutaj to zapowiada. Sam widzę, że rywale tutaj w mieście też mają jeszcze kilka czołgów. Jest na przykład ten Gesor, więc ja muszę tutaj uważać. Może odetnę drogę temu Gesorowi, jeśli on tu będzie chciał przejechać. Pięknie złapany. I teraz kontuj, 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 kontuj. Pod ogromnym kątem ryzykuję. Ale niestety trzeba ryzykować, bo w dolną płytę wszystko wejdzie. Jak się kontujesz, też wejdzie. Ale ktoś może ewentualnie za nisko strzelić, źle przymierzyć i wiecie, zawsze jest jakaś tam chociaż szansa, że uda się cokolwiek zatrzymać. Te 5-4-1 widzę, już raz strzeliło, dwa razy strzeliło w Leoparda, trzy razy strzelił. On już będzie zaraz na przodowaniu, więc trzeba teraz koniecznie wyjechać i skończyć to towarzystwo. Uwaga, kurde we wrak. Jasna cholera, no niestety sojusznicy byli szybsi, ale też ponieśli ogromne straty, więc no pytanie, czy warto było przez nich takie straty po prostu ponieść. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, co się dzieje na naszej bazie, to była dobra decyzja i ja może troszkę tutaj zaspałem. Teraz postaram się to nadrobić i przyspieszyć tą bitewkę. Wcześniej jednak muszę wyjaśnić Skorpiona, który ładnie tutaj we mnie snajpi. Z tego co widzę, jeszcze jest ten AF Phase 1 tak ustawiony, że też trzeba uważać, więc chowamy się za budynkiem. I pytanie, jak ja mam teraz wrócić na bazę? Którędy? Bo planowałem przez środek. Nie wiem, czy to będzie możliwe. A czy trzeba wrócić? No wydaje mi się, że będzie taka potrzeba. Jedziemy na razie tędy. SHP taka się utopi. Co ty zrobiłeś, chłopie, kurde, gościu? Ej, ten to jest jakiś wariat. Kurde, bitwa nam się psuje.
No tak się dzieje, moi drodzy. Bitwa nam się tutaj na pewno nie układa tak dobrze, jak się wydawało. Co prawda to Progetto raczej pęknie, ale tak mówię, największy problem widzę z naszą bazą. Chciałbym na nią wrócić. Czy ja powinienem w to Progetto mierzyć dalej? Kurde, no. Jakby mi je zdjęli, byłoby cudownie. I też kolejna myśl, co dalej, prawda? Czy powinienem teraz już myśleć o walce z tym, co jest przede mną, a przede mną jest chociażby ten AE Phase 1, czy może lepiej byłoby właśnie obrócić się i jechać przez środek do własnej bazy. Na razie poszliśmy na taką wymianę, która wyszła dla nas pozytywnie. Żeby się tylko ja nie utopił, bo dopiero będzie wstyd. Widzę, że nasi na razie tam nie mają problemów. Na razie tam rywale nie kapują. Widzę, że też to 832 jest obite, więc może tutaj faktycznie na razie zostanę i będę podświetlał dla naszych snajperów czołgi wroga. Tylko to Progetto, przecież przez to, że on żyje, co nie? Ja mam mega lipę, ponieważ widzowie, no on może się obrócić i dać mi magazynek, więc jakby mi go zdjęli, byłoby cudownie. Bardzo bym się ucieszył. Leopard może to zrobi. Może Leopard ogarnie temat, mam nadzieję. Sam teraz wyjadę, aby zdjąć może Baboka, a Baboka się nie da zdjąć. A Phase 1 ma dobrą pozycję. Nie dam rady tutaj nic zrobić. Ma pozycję taką, że dostanę strzał, a on się cofnie, więc to nie ma sensu. Mogę tutaj po prostu podświetlać dla T-32 i myślę też teraz mocno na tym, żeby wrócić przez ten środek, bo zobaczcie, że tutaj naprawdę no nie wygram tej walki. Nie ma szans. No dobra, jesteśmy na naszej bazie. Możemy teraz z pomocą baboków dobić te lufy, które zostały na ogrysku. Jest tutaj ten T-103, ten obiekt 752, jest jeszcze, widzę, Jagd Panther 2. Jak wyjadę bokiem, na pewno mnie przebije, ale to, co mi teraz zależy, aby się udało, to zmusić obiekta 752 do wychylenia, bo jeśli on wyjedzie, a on jest na hita, to tracą ważną dziewiątkę, która mnie bardzo blokuje. Tutaj mógłby wyjechać, to by było dla niego rozsądne, prawda? W tym miejscu się wychylić. Od prawej to wie pewnie, że to się nie opłaca. I zobaczcie, świetnie przeczytaliśmy go. Niestety, z uwagi na to, że nie polosowało gościu, przetrwał na ogrysku. Może Arta go zdejmie, proszę, Arto. Zrób to, kurde. No niestety. Plus jest taki, że teraz ładuje, więc 30 sekund będzie na pewno mniej aktywny. Pytanie jest, jak ustawiony jest T-832. Pewnie jest gdzieś tam na wieży ustawiony, więc tędy chyba nie dam rady się przebić. Mogę co teraz robić, to już po prostu mieć, nie wiem, HEK-a na tego obiekta. Albo Skorpion go zdejmie. Jak Skorpion go zdejmie, w ogóle będzie cudownie, tylko nie wiem, czy wyrobi się w 30 sekund. Uwaga. No to się nie wyrobił. No to nam się kolega nie wyrobił i zostajemy teraz z tym ogryskiem na 8 HP. Zaduję na niego haeka, tak jak już uprzedzałem, bo to mi się wydaje być dobrym pomysłem. I ten haek świetnie sobie teraz poradził. Także warto haeki mieć. One są dość potężne, zobaczcie, one biją po 670. No ale to nie zmienia faktu, że rywale wciąż mają tutaj świetną jak panterę, świetną, żeby mnie rozwalić. I miastem będzie teraz jechał jeszcze T-832, ja jestem na ogrysku. Nie ma co lecieć radiooperatora, on tutaj za wiele mi nie da. Mogę spróbować ewentualnie tak leciutko tutaj podjechać na tą skałę i spróbować jakoś go wykryć. Wykorzystać jakiegoś buga w teksturze, może go zespotuję. Choć znając życie, to raczej on wykryje mnie pierwszy i jeszcze zbiorę. Połamałem sobie to drzewko. Mówię, próbuję cokolwiek zrobić, żeby zobaczyć tego gościa wcześniej niż on mnie. Oho, T-103, proszę bardzo. Górna płyta. Było bić, kurde, jakbym zaryzykował, byłoby dobrze, co nie? No ale niestety. No oni są tutaj w dwójkę. Tak, no tutaj są w dwójkę. Dla mnie nie ma sensu tutaj nic robić. Sam jestem bez wsparcia Art, bez wsparcia Udesa. Poczekałbym. Wydaje mi się, że najrozsądniej będzie poczekać. Udes wychyla. Udes patrzy. Nic na razie nie widzi. No jakby zobaczył to jak panterę, byłoby cudownie, co nie? Żeby on chociaż zbadał. Jest jak pantera. Okej. Okay. Jest T-103. Super, dostał, odbił się. No to wyszliśmy teraz bardzo na plus. I moi drodzy, jak panter ciśnie, bo wie, że chyba ładuje. Ale my musimy robić cały czas swoje i moim zdaniem polegać na artylerii. Mogę go zdjąć. Za zero, kurka wodna.
ale sobie teraz pluję w brodę, że nie skupiłem dłużej, ale też nie miałem do końca czasu, bo jak sami widzicie, on wychyla na krótko, ale że za zero weszło taką pechę, takim kalibrem, to naprawdę słabo. Skorpion pojawia się w miasteczku, kurka wodna, tego to się chyba nikt nie spodziewał. Zobaczcie, że mam na niego jakieś delikatne bicie. Może tutaj przejedzie za chwilę? O, dobra, zobaczcie. No, nie weszło to. I co jest chyba najgorsze, teraz sobie tak myślę, on będzie mógł mi strzelać w tył, kiedy wykryje mi na przykład T-103. Albo ta paruwa. Teraz w sumie co mógłbym zrobić, to się wręcz obrócić na plecy. Też pytanie jest, czy on mnie nie wykryje. A może być tak, że on mnie zobaczy pierwszy, jeśli ma na przykład optykę, lornetkę. Może do tego po prostu dojść. Tutaj ewentualnie płamię sobie te drzewa, te krzaki. Zajmę i będę mierzył w kierunku Skorpiona, jeśli wyjedzie. On ma 582 życia, więc teoretycznie jest na HE-ka. Jednego dobrego HE-ka. Jeden dobry HE-k, widzowie. Proszę. Proszę. No niestety. No niestety, widzowie, to był słaby HE-k. Nie o takiego HE-ka mi chodziło. Nie o to mi chodziło. Zmieniam pocisk na przeciwpancerny. Wyjedzie. Wydaje mi się, że wyjedzie. Zdjęty. Niestety przebił mnie, kurde. I teraz mogą wyjechać mi od pleców. Nie zdążę się obrócić chyba. Mogę się nie wyrobić. Jest, wyrobiłem się. Jeszcze jak panter. Jak panter wyjedzie. Jeden jak panter. On ma 651 życia, czyli jest na dwa hity. Jest na naszej... No to rozwala mi progetto. Nie zdążę, przepraszam cię. Ajajaj, no i tak wydaje mi się, że tutaj nie wyszło tak źle, ale chyba progetto przegra. Chodź, tam walczy, zobaczmy z góry, jak to wygląda. Objechał tą parówę. Jest szansa jakaś mała. Jest jakaś mała szansa, no ja chyba nie zdążę. Jeszcze jeden strzał, progetto. Dasz radę, wierzymy w ciebie. Zrób to dla nas, zrób to, proszę, jeden strzał. Uwaga. Uwaga, chyba go objechał. Dał radę, super. Uratowaliśmy tą bitwę. No przede wszystkim on uratował, tak? Pięknie, napisałbym mu GG, ale już nie pójdzie. A, nie zdążyłem. Okej. Smutny hajek w tego Skorpiona. Miałem nadzieję, że wejdzie, co nie? Ale nie udało się. I tak prezentuje się wynik, pierwsza klasa. Coś tam odbiliśmy, choć wiadomo, nie za dużo. 5204 fragi. Nie było źle. Idziemy, moi drodzy, do trzeciej bitwy. To się po prostu w głowie nie mieści. Gram, nie mogę tych dyszek spotkać. Teraz w końcu mamy je na mapie Zatoka Rybacka. A zależało mi, aby właśnie w takiej bitwie pokazać teraz ten pojazd, bo już niższe tiery to żeście widzieli. Jaki tutaj możemy mieć plan? Na pewno trzeba bardzo uważać na robienie Sagecrapa tutaj, bo to wcale nie jest rozsądne. Rywale mają też potężne czołgi E75. Tutaj byłoby troszeczkę lepsze, ponieważ mógłbym bezpiecznie robić Sagecrapa, także takim Tiger Mouse'em, no w sumie mogę tylko tak czekać. Czekać, jak po prostu oni strzelą, potem zająć pozycję i samemu mierzyć, więc trzeba po prostu dobrze wyczekać wroga, poczekać na ich błędy, to będzie dla mnie chyba najlepsze, co mogę tutaj wykminić. Mógłbym odbić sobie do prawej strony, tak jak ten AMX-M4 jest ustawiony, to też nie byłoby takie głupie. Możemy to zrobić, dobra, jedziemy. Przepuścisz mnie, dzięki. To będzie bardzo trudny strzał, to jest duża odległość, ale jest tam jakieś bicie na tego ISA-3-2. Mierzymy i dostał, super, niestety dostałem też od Arty, która, kurde, ewidentnie nie śpi i zaczyna w nas napierniczać. Ale to, co mogliśmy zrobić najlepszego, to na razie żeśmy zrobili. Teraz dalej. Po prawej stronie był UDS, był koń, więc tutaj... Przepraszam. Napiszę do niego, sorry. Żeby się nie obraził, albo żeby nie myślał, że będę go tak wypychał. Tam na pewno nie ma co kombinować. Mamy tego ISA-3-2, który... Jakbym dłużej skupił, może by dostał dolną płytę, ale bałem się, że się schowa. To był taki strzał na szybko. Może kolejny pójdzie mi lepiej. WZ-a, zobaczcie, tutaj wychyla w ten sposób. Trzeba w nią mierzyć, bo ona... Może mojego sojusznika w 113 zaraz zdjąć. To, co możemy zrobić, to wychylić tutaj na tą lewą stronę ulicy, ale jest ryzyko, że tam już gość czeka.
ten na przykład 277, więc może na razie. O właśnie, widzicie, przyjechał jeszcze jeden pacjent. T-54-1, to było dobre, że nie wyjechałem. Wpuśćmy go, wpuściłem go. Raz mi strzeli w gąsienicę. Do, jeszcze w tył mi strzelają, halo panowie. No ale pomocy potrzebuję troszeczkę, no halo, halo. No, z tą bezetą od tyłu to jest szaleństwo, no come on. Mam nadzieję, że nasi tam skapną się, że sami tutaj, no to my się przecież kurde nie utrzymamy, potrzebujemy wsparcia. Jeszcze ta eseta jedzie. No szkurna, no co jest grane? Halo, dziesiątki! Dzisiaj by się przydała jakaś pomoc. Ten esto chyba mnie kończy, widzowie. Jeśli strzeli z Golda, powierzy. Na szczęście zablokowane, ale potrzebujemy wsparcia. Czemu te dziesiątki nie dojeżdżają? Przecież tutaj wystarczy podjechać i strzelać w ich bok. Chyba się, widzowie, nie doczekamy supportu. Nie chcę tutaj mówić, że będzie źle, ale raczej będzie źle, jeśli nikt nie strzeli zaraz. Próbuję tym działem zasłaniać. Desperacka walka, widzowie, o przetrwanie. No i chyba ginę. No, odbił się na szczęście. Dobra, może jeszcze chwilę pożyjemy. Pomocy, pomocy, pomocy. Ktoś strzeli? Ja strzelę. Dobra, dostał. Jest na hita. Może jakimś cudem przeżyjemy to. Jezu, co tu się dzieje? Kurde, koń. Jeszcze koń fullowy. Co tu się odwala? Ładuj, ładuj, ładuj. Jeszcze dostał ostatni strzał. Masakra. To po prostu była istna masakra. I tak uważam, że to jest cud, że tyle przeżyłem, tylko ja się zastanawiam, czemu ten T57 Heavy nie dojechał. Czemu ten gracz w 277 nie dojechał? Jakby oni tutaj pomogli nam, to byłaby szansa jeszcze coś tu porobić, ale ewidentnie brakowało nam wsparcia, żeby ktoś blokował te czołgi. One w ogóle wychylały tak na luzie, że to jest szok. Także ta bitwa, no niestety, zapowiada się, że będzie przegrana, jeśli przegramy tą flankę, przegramy środek. No ale wynik, powiedzmy, że jeszcze jest akceptowalny. Postarałem się pokazać czołg na różne tiery, i na niskie, i na wysokie. I to, co możecie zobaczyć sami, no to to, że Tiger Mouse na pewno nie jest tak wytrzymały, jak się wydawało. Wystarczy leciutko się skontować i wchodzi, po wieży wchodzi. No ale cóż, to wiadomo, jest tylko dziewiątka, trudna by była tak dobrze opancerzona jak dyszka. Po zagraniu kilkudziesięciu bitew dałbym teraz temu pojazdowi ocenę taką 7 z minusem, może 6 z plusem, coś takiego, więc na pewno jest to spadek względem początkowej oceny. Napiszcie, jak to wygląda u Was i to tyle, moi drodzy, ode mnie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa!